Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii. Rozdział 7. Samo czytanie Biblii nie jest dokładnie tym, czego chce Bóg. Zobaczcie na ciekawy fragment z Księgi Dziejów Apostolskich. Fragment ten dotyczy Berejczyków. Czytamy tam. A ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Widzimy więc, że Berejczycy czytali bardzo dokładnie Pismo Święte. Można by powiedzieć, że nie tylko czytali, ale że studiowali Pismo Święte. Potem dzięki temu mogli, słuchając nauczania apostoła Pawła, zweryfikować, czy mówi on prawdę, czy mówi on zgodnie z tym, co naucza Pismo Święte. Moi przyjaciele, nie tylko czytajcie, ale studiujcie Biblię. Moi przyjaciele, studiujcie Biblię, tak jakbyście szukali czegoś bardzo, bardzo wartościowego. Moi przyjaciele, o wiele lepiej jest wziąć jeden rozdział i spędzić nad nim miesiąc, niż czytać przez pół roku przypadkowe fragmenty Biblii. Kiedyś ustaliłem sobie dzienne minimum i czytałem po kilka rozdziałów dziennie. A jeśli się nie udało przeczytać tyle, co zaplanowałem, byłem załamany. Dziś widzę, że było to bardzo złe rozumowanie. Gdyż zdarzało się, że ktoś ze znajomych pytał mnie kilka godzin później, o czym dziś czytałeś? A ja nie pamiętałem kompletnie nic. Niestety, czasem słyszę, że w domach chrześcijan są takie rozmowy. Mąż pyta, żono, czy ja czytałem ten rozdział? Cóż, odpowiada, nie pamiętam. I żadne z nich nie może sobie przypomnieć. I być może w kółko czytają ten sam rozdział i żadne z nich nic z tego nie pamięta. Najgorsze jest to, że ludzie nazywają to studiowaniem Biblii. To nie jest studiowanie Biblii. To jest raczej jej lekceważenie. Zdarza się też w niektórych domach, że chrześcijanie podczas modlitwy losują fragment ze Słowa Bożego i szukają w nich odpowiedzi Boga. Jeżeli tak robicie, to równie dobrze, gdy jesteście chorzy, możecie iść do najbliższej apteki, aby kupić pierwszy lepszy lek, który wpadnie wam w oko. Ciekawe, czy ten lek pomoże na waszą chorobę. Jeżeli masz problem, rozwiązanie na pewno znajdziesz w Biblii. Ale musisz ją doskonale znać, aby wiedzieć, gdzie to rozwiązanie się znajduje. Rodzinne czytanie Biblii. Jeśli mogę przekazać jakieś uwagi do rodzinnego czytania Biblii, to są one następujące. Dzieci będą bardziej zainteresowane rodzinnymi modlitwami i czytaniem Biblii, jeśli ojciec będzie je prowadził. Ojciec rodziny powinien dobrze znać Słowo Boże, powinien je studiować, po to, aby umiał odpowiedzieć na każde pytanie dziecka czy żony. Jeśli ktoś z domowników ma jakiś życiowy problem lub stoi przed ważną decyzją, ojciec rodziny powinien umieć wskazać fragment ze Słowa Bożego, który pomoże rozwiązać ten problem. Na przykład, jeśli któryś z członków rodziny ma zamiar podróżować, przeczytaj mu Psalm 121. W razie kłopotów przeczytaj Psalm 91. Podzielę się tu pewną historią. Gdy w listopadzie 1892 roku zdarzył się straszny wypadek na statku Spreeway, w czasie gdy przeprawialiśmy się przez Atlantyk i nikt na pokładzie statku nie spodziewał się, że dożyje poranku, zorganizowaliśmy spotkanie modlitewne, na którym przeczytałem fragment Psalmu 107. Brzmi on tak. Ci, którzy na statkach wyruszają w morze, handlujący na wielkich wodach, widzą dzieła Pana i Jego cuda w głębinach. Gdy daje rozkaz, powstaje wicher i podnoszą się fale morskie. Oni wstępują aż do nieba i wstępują w głębiny. Także ich dusza mdleje w każdym niebezpieczeństwie. Chwieją się i zataczają jak pijani, a cała ich mądrość znika. Gdy wołają do Pana w swoim utrapieniu, wybawia ich z udręczeń. Zamienia burzę w ciszę, także uspokajają się jej fale. Wtedy oni się weselą, że ucichły,
i tak przyprowadza ich do upragnionego portu. Niech wysławiają Pana za Jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich. Po tej modlitwie podeszła do mnie pewna pani i powiedziała, że to Słowo Boże bardzo ją wzmocniło. Pomocne pytania przy studiowaniu Biblii. Znalazłem kiedyś pytania, które pomogą wydobyć dobro z każdego wersetu i fragmentu Pisma Świętego. Mogą być one użyteczne w rodzinnych modlitwach, ale także w niedzielnej szkółce dla dzieci. Choć równie dobrze pomogą w spotkaniu modlitewnym dorosłych lub w osobistym czytaniu i studiowaniu Słowa Bożego. Byłoby dobrze, gdyby takie pytania były przeklejone na wierzchu każdej Biblii. A oto one. 1. Czy mogę powiedzieć z pamięci, o czym właśnie czytałem, o jakich osobach czytałem i czego się od nich dowiedziałem? 2. Czy czytałem coś o Bogu Ojcu, czy o Jezusie Chrystusie, czy o Duchu Świętym? 3. Czy czytałem o sobie, o grzesznej naturze człowieka, o duchowej naturze? O czym czytałem? 4. Czy jest tu poruszony jakiś obowiązek, który muszę przestrzegać, aby lepiej naśladować mojego Pana, Jezusa Chrystusa? 5. Czy jest tu zawarta jakaś obietnica dla mnie? Czy jest jakaś modlitwa, która odbija się echem w moim sercu? 6. O jakich miejscach czytałem? Jeśli o danym miejscu nie ma wzmianki, czy mogę dowiedzieć się, gdzie ono jest? Czy znam jego położenie na mapie? 7. Czy ten fragment odnosi się do jakiegoś szczególnego czasu w dziejach Izraela? 8. Czy są jakieś równoległe fragmenty w innych księgach Biblii, które rzucają światło na ten właśnie fragment? 9. Jaki jest pożytek z tego fragmentu Pisma? Dla nauki, dla poprawiania życia, do wychowania w sprawiedliwości. 10. Jaki jest kluczowy werset rozdziału lub fragmentu, który czytałem? Czy mogę go powtórzyć z pamięci?